Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. Ja jestem Drakaon i wracamy do Morrowind. Tak obiecywałem, będziemy dzisiaj bawić się z bandytami w tej tutaj jaskini. Jak to wyjdzie? Czy zginiemy? Czy uda nam się zdobyć wielkie skarby? Cóż, czas pokaże. Czasem jeszcze zajmiemy się zbieraniem grzybków. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No dobra. Adamasartus. Okej. Ale tam widzimy już naszą pierwszą potencjalną ofiarę, którą mam nadzieję ściągnąć jeszcze za pomocą tej strzałki. Oj, pudło. Raz dostała. Au. Dobra, teraz czas na używanie zaklęć. Łatwe starcie, ale no trochę mnie już szczypnęła. Klucza nie będę brał, jako że chcę też zabezpieczenia sobie podciągnąć. No tak przy okazji, można by też ubrać się nieco lepiej. No, jak już to wygląda. Wiadro! Miech i wiadro! A nie, ta nie jest zabezpieczona. No dobra. Warto też przygotować sobie inne zaklęcie, w tym przypadku iskra, jako że tutaj będzie dość sporo mrocznych elfów, a one są odporne na magię dość nieźle. A raczej, może nie na magię, ale na magię ognia. A! Pudło. Teraz żeś dostał. Oj, też zostałem. Szata, czemu nie? Zabierzemy też to pochodnie. To tutaj też. Ach, kurczę. A nie, wziąłem klucz? Nie, przecież będzie mi potrzebny do rozkucia niewolników. Ach. Fantastyczna robota, Drakaon! Dzięki, Drakaon! Głupi mózg. No dobra. Spróbuję sobie podnieść trochę umiejętność używania wytrychów. O, fajnie. No i dobra, rozkujemy, trochę nam to da sławy. Co jest zawsze dobrą rzeczą w takich grach. No i dobra. 5 sztuk złota za jedną. To jest tyle co nic. Oj, nie może tutaj odpoczywać też. Ha, a jak głębiej trochę wyjdę? Nie, nie, nie. Fajnie. Zresztą sobie myślę, audio może być trochę za cicho, ale... A, no dobra, zobaczymy odrobinkę jakby podnieść. Okej, przygotujmy łuk. A najpierw się zaczniemy z zaklęciami. Oj, ścinki. Nie fajnie. Ajajaj. I po tobie. Dobra, jakiś średni pancerz? A, ciężki pancerz. No dobra, także ja czy można go zrabować. Zbój włamania. Fajnie. Kolejny klucz. Dużo złomu. Pochodnia. No, widać potencjał tego całego miejsca. Dużo ciekawych towarów. Ile mam jeszcze? No, jeszcze odrobinkę mogę unieść.
Więc przejdźmy się tutaj. Widać jakiegoś szkieleta. Przy nim... co to jest? Miecz? Chyba szabla. Ta, żelazna szabla. Zwłoki i trochę... O! Kurczę. Czegoś trzeba się pozbyć. Pozbędziemy się tego młota. O, skrzynka. No i fajnie. Umiejętność atletyka wzrosła do 16. Fajnie. Im więcej, tym lepiej. Ogólnie atletyka oznacza, że po prostu będziemy mogli szybciej biegać, a także wolniej się męcząc. Zabierzemy to pochodnie też. I udamy się z powrotem do miasta, które z pewnością trochę nam będzie mogło zaoferować teraz więcej usług. Mam nadzieję, że będzie w tym też nowy, lśniący, średni pancerz. Aczkolwiek tutaj akurat na jakieś fajerwerki nie liczę, jako że to jest, no, mała wioska rybacka. Ale jednak jestem dobrej myśli. A w ogóle warto wspomnieć, że to jest pierwsza postać, jaka używa średniego pancerza, w którą gram. To jest też dla mnie, no, dość sporą nowością. O. Akrobatyka 11. O matko. Hura! Cześć Kolo, mam... A, chwila. On nie będzie chciał handlować ze mną, póki mam skumę. I księżycowy cukier. Handel! Bam, bam. Dobra, jedziemy sprzedawać wszystko. Gdy w końcu zdecyduję się bawić w alchemię, to ja po prostu wszystko to odkupię. Po prostu na chwilę obecną jest to dla mnie niezbyt zyskowne. Wytrychy oczywiście zostają. A, nie mogę tego sprzedać, no cóż. Wędkę też sprzedamy, łyżkę, ale sondę sobie oczywiście zostawimy, gdyż jest to dość przydatne narzędzie. O, fajnie. Bez żadnego sprzeciwu udało się. No i dobra, no to teraz porozmawiamy tutaj. Zmieniło panią przy łaziku, jako że ona miała, z tego co pamiętam, małe zadanko dla nas. Nie jest może zbyt zyskowne, ale jednak. Vodisius Nusius. Dobra. Nie zgiń. O, to musiało być bolesne. Akrobatyka 12. O, cześć. Ciebie szukałem. Dobra, dawaj pierścień. Idziemy go od razu sprzedać, gdyż jest to on naprawdę paskudny. Pozwala szybciej biegać, ale jednak zabiera też życie użytkownikowi. Dobra. Trochę więcej, please. Fajnie, na mnie lubisz. No dobra. To zajmijmy się jakimś średnim pancerzykiem. Dobra, i teraz tak. Tu mamy ciężki. Żelazny kirys też jest ciężki. Kurczę. Morski napierśnik... Na... Tak, napierśnik, dobrze powiedziałem. Albo cesarski. Dwadzieścia ciężaru. No, na razie trochę pooszczędzajmy, nie będę brał tych samych najlepszych rzeczy. Jeżeli będę miał taką możliwość, znaczy. Ale wydaje się, że ogólnie dość ciężko będzie znaleźć trochę sprzętu. No, jeszcze strzałki wykupimy. Ale chcę zapłacić trochę mniej. Bomba.
taka z tego ochrona jak... No cóż, po prostu marno. No i dobra. Rozglądajmy się trochę po okolicy, zanim zajmiemy się głównym questem, jako że pamiętam, że coś było z tym zaginionym poborcą podatków. Kurczę, głupie słońce. Pudło. Nie ścinaj! Coś przy zmianie muzyki ścina grę. Nie wiem z jakiego powodu. Może to jest po prostu spowodowane tym, że moje oprogramowanie, którym nagrywam, jest dość wybredne. O kurczę, gdzie jesteś? Nie widzę go, a nie chcę marnować strzał. Gdzie go wciąłem? A, tam jest! Dawaj, traf go, traf go. O tak, piękny strzał. A czemu ucieka? Dobra, czy ucieka ode mnie? No i mamy go. Dostaliśmy trochę mięska i szukamy następnej zdobyczy. Oby nie za silnej. Zrobimy szybki zapis teraz. Aha! No patrz. Dawaj, chociaż raz. Dobra, sam tego chciałeś. No i dobra. Ale wolę raczej używać... Na chwilę, tego też użyjemy. Używając właśnie takich przedmiotów też stajemy się mocniejsi w danej dziedzinie. W tym przypadku to było, zdaje się, zaklinanie. No dobra, chwilkę pochodzimy jeszcze, póki mam manę. Może uda się coś jeszcze upolować. Tu mam małego pędraczka. No patrz. O! To jest wredne stworzenie. Na szczęście można je skajtować w miarę dobrze. Au. Dostał! No, udało mi się nawet strzał jedną odzyskać. Dobra, mamy... Tak, to jest borca podatkowy. A teraz spróbujmy sobie odpocząć. O, cześć! Nie wiem, jak można zbudować takiej odległości. No dawaj. Au. Jeszcze raz. Au. No patrzesz ty. Wredny robalu. No, tylko strzałkę odzyskałem jedną. Na chwilę, tutaj też mogę zabrać grzybki. O, cześć. One shot. No, zdaje się, że będę musiał tu strzałę zmarnować. Chyba, że... Nie mam innej broni.
Ale chyba i tak zmarnował mi strzałę. Nie fajnie. Wrócimy do miasta i będziemy mieli kolejne zadanie. O, cześć. Dostał. Dość mocno. Tamtego też sobie ustrzelimy, ale po łup raczej nie będę szedł. Trafiłem! Bam! Yeah! Powoli stajemy się coraz lepsi. Dobra, miasto było gdzieś w tą stronę. Chyba. Mam nadzieję. Ups. Mapa świata. O, w tą stronę. Ach, głupia noc. Dobra, schowajmy łuk, żeby przypadkowo w kogoś nie wystrzelić. Co by się mogło skończyć naprawdę źle. Nadal myślę nad przyjęciem którejś z tych chat, ale jest to ryzykowne przedsięwzięcie, jako że można zostać dość łatwo nakrytym. Wręcz też, żeby splądrować magazyn, to byłby również bardzo, ale to bardzo dobry pomysł. Z tym, że no tak jak mówię, jest to dość ryzykowne przedsięwzięcie. No dobra. Zamordowanie Procusa Vituliusa. Tak, miał przy sobie 200 septimów. Czy chcemy być miłymi, czy też wrednymi? A może... Może tym razem będę miły. O, widzę sumę 500 septimów za... Znać mordercę i wymierz mu sprawiedliwość, a biuro spisów i opodatkowania wynagrodzić się sumą 500 septimów. Miodzio! Dobra, tylko troszeczkę odpoczniemy, jako że nie mamy w ogóle kondycji w chwili obecnej. Efekt ciągłego skakania. Jako że i tak wiem, który to zrobił, tak więc tutaj nie będzie żadnego nie wiadomo co. Ale tu was mogę pocieszyć, że jest to chyba jedyne miasto, w którym wiem dokładnie, gdzie szukać czego. Tylko że resztę na pewno zapomniałem, tak więc... Zamordowałeś Hama. Tak, bo chcę mieć twoją chatę. Au. Au. No i dobra. Ciebie mamy z głowy. O, 240 sztuk złota. Ale coś czuję, że mogę za niego coś lepszego dostać, skoro jest tyle warty. Zupimy oczywiście wszystko standardowo. O, wow, ale był bogaty. O, chwila. Jakiś dzbanek. Pusto, pusto. Ryż. O, i książkę jeszcze zauważyłem. Dość wartościowa. Handel wzrosła. Wzrósł. Poprawna płaszczyzna. Yeah! No ale, no cóż. Tak to jest, tak się po prostu nie nagrywa rzeczy w ojczystym języku za dużo. Także no, jak na pewno już sprawdzaliście mój kanał, zauważycie, że wszystkie filmy bez wyjątku są nagrywane po angielsku. To jest po prostu... Nagrywanie czegoś po polsku jest dla mnie, no, trzeba przyznać, nowością. Pach. Yeah, mamy 500 sztuk złota od niego. Oh yeah! Są septimów, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Zostańmy przy złocie.
A zaraz, latarnia. To będzie już chyba ostatnie zadanie z tych okolic. Okej. Tak, pierścień, ekstra. Klasyczne przywrócenie zdrowia. Bardzo miło. Bardzo miły interes. Prawdopodobnie jest nawet więcej warte niż sam ten pierścień. Nie, już złupiłem to. Chcę po prostu sobie stąd zeskoczyć, żeby trochę więcej akrobatyki było. No i dobra. O! O! Zapiszę w razie, jakby mnie chcieli od razu zabić. O! O je! Zbój włamania. Nie! Nie chcę szlak! Teraz tamten mi tutaj będzie łaził. O! O! Bomba! Musiałeś tutaj zejść już? Co chcesz? Poszło wołon! No, a odcinka znowu z powodu muzyczki. Nie wiem, ale to kurczę tylko się zdarza, gdy nagrywam. Normalnie ta gra chodzi gładziutko jak... Ojej! Odpocząć tutaj nie mogę, nie. Okej. W razie gdybym mnie zabił. Dobrze. Bogactwo czeka. Chyba skuma. Mnóstwo strzał. O! A, duży. A to mały. Ale tak czy inaczej. Trochę za to dostanę. Poszedłeś? Nie. Dobra, przeczekamy cię. Godzinka? Możesz ty! Idziesz stąd! Znaczy się nie widział, jak kradnę. Sprawdźmy, czego tutaj nie ma. Nie. Dobra, co my tu mamy? Ciężki, ciężki. Fajnie. Trochę będzie można z tego zarobić, co jak co. Więcej cukru. Coś do dupy. Hityna. Nie. Kwama. Mięso ogara. Mało warte. Mały, mały, mały. Fajnie, więcej towaru. Jeszcze więcej towaru. Kurczę, ciężkie. Aż szukam średnich pancerzy. Ale tak czy inaczej, to nie zmienia faktu, że na pewno za to dość sporo zarobię. Jeszcze ten dom chciałbym zająć, kurczę. Akrobatyka wzrosła do 15. Hurra! No i dobra, spróbujemy teraz... A, prawda. Księżycowy cukier i skuma. A właśnie, leżą moje stare tutaj. Które ze sobą tym razem muszę zabrać. Wygląda jakby zaraz się miał posrać ze szczęścia. To sobie zdecydowanie zostawiam, bo to jest zbyt wartościowe, żeby po prostu sprzedać. Jako, że zdrowie ani mana się nie odnawiają samoczynnie, posiadanie takich mikstur jest naprawdę ważne. Okej, coś jeszcze? To jest niepotrzebne. Taniec w ogniu.
Książka, wytrychy zostają, butelki. Tego klucza muszę się w końcu pozbyć. Nóż, poduszka. Sporo towaru. I muszę przyznać, dość spory zysk. Jeszcze o jedną monetę. Oh yeah! Oj, teraz bardziej mnie lubi. A patrzcie no go. Se założył tą szatę, którą mu sprzedałem jakiś czas temu. No dobra, to sądzę, że na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że następne będą już bardziej kierowane do kierunku właśnie takiej akcji, bądź też ciekawostek. No i zobaczymy, jeżeli widzowie będą sobie życzyli, żeby czytać te wszystkie teksty, które się pojawiają podczas rozmów, zdecydowanie będzie można to załatwić. A do tego czasu pozostaniemy po prostu przy takim zerkaniu za jakimiś ciekawymi rzeczami, czyli tak jak wcześniej. Widziałem 500, dobra, co tam pisze? Nagroda 500, dobra. A tymczasem, do zobaczenia!